Belial to jedno z najbardziej fascynujących i zarazem kontrowersyjnych imion, które pojawiło się w różnych tekstach religijnych, w szczególności w judeochrześcijańskiej tradycji. Jest on często przedstawiany jako demon lub złowrogi byt, którego historia i charakterystyka ewoluowały na przestrzeni wieków. Jego obecność jest znacząca zarówno w literaturze religijnej, jak i w szeroko rozumianej kulturze popularnej, od literatury po filmy i GRI wideo. Początki Beliala sięgają starożytnych tekstów biblijnych, w szczególności Starego Testamentu. Jednak to w apokryficznej Księdze Jubileuszów oraz w pismach z Qumran postać ta zyskuje na znaczeniu. Belial jest tam przedstawiany jako lider duchów zła, przeciwstawiający się Bogu i jego planom. W tekstach tych Belial reprezentuje chaos, zniszczenie i grzech. Jest to byt, który prowadzi ludzi na manowce, oddalając ich od boskich przykazań i wskazań. W Nowym Testamencie, zwłaszcza w listach Pawła, Belial jest również wspominany, ale już nie tyle jako konkretne imię, a raczej jako określenie zła lub bezprawia. Paweł używa tego terminu, aby zobrazować absolutną przeciwieństwo między chrześcijańską moralnością a niegodziwością. Cóż za współuczestnictwo ma sprawiedliwość z bezprawiem? Albo jaka wspólnota może mieć światłość z Belialem? Pyta w drugim liście do Koryntian, rozdział 6, werset 15, co pokazuje, że już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Belial był symbolem moralnej i duchowej deprawacji. W średniowieczu i w późniejszych chrześcijańskich demonologiach Belial został już całkowicie zdemoralizowany jako jeden z książąt piekieł, gdzie często przypisywano mu role, które miały związek z rozpustą, błędem i buntownictwem. W tych czasach literatura demonologiczna, tak jak Pseudomonarchia Daemonum czy Lemegeton, klasyfikuje Beliala jako potężnego księcia piekła, który ma pod swoimi skrzydłami liczne legiony demonów. Interesujące jest to, jak postać Beliala przeniknęła do nowożytnej kultury popularnej, adaptując się do potrzeb nowoczesnej narracji. W wielu współczesnych książkach, filmach, serialach i grach komputerowych Belial jest często przedstawiany jako przebiegły i manipulacyjny antagonista, co jest odzwierciedleniem jego biblijnych i apokryficznych korzeni. Analiza postaci Beliala pokazuje, jak bogata i wielowymiarowa może być interpretacja mitologicznych i religijnych postaci w zależności od kulturowego i historycznego kontekstu. Bez względu na to, czy jest demonem, metaforą zła czy literackim symbolem, Belial pozostaje jedną z najbardziej intrygujących postaci w teologicznej i kulturowej historii ludzkości, będąc przestrogą przed moralnym i duchowym upadkiem. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.